Drodzy bracia i siostry, były rozważania, kazania na temat małżeństwa, roli współmałżonków, ale czasami tak się zdarza, że do tego małżeństwa dochodzi ktoś jeszcze. Mówiłem, że oczywiście, że małżeństwo to jest trójkąt generalnie. Bóg, mąż i żona. Ale bywa tak, że jeszcze ktoś w tym pojawi się w małżeństwie. I według małżeństwa, według Biblii, no to tam dobrze, że się ktoś pojawia. Nie powinni to być ani teściowie, ani rodzice, chociaż tak często też bywa. Ale dobrze jest, jak się pojawią dzieci. Jedni z moich znajomych, ale teraz nie pamiętam już którzy, na Facebooku mają takie zdjęcie i tam jest napisane bodajże Kasia plus Marcin równa się rodzina, do której Bóg dołożył 5 cudownych osób, czy coś takiego. Chodzi o dzieci. Chodzi o dzieci. I tak to rzeczywiście wygląda. Że mąż plus żona równa się rodzina, do której Bóg dodaje jeszcze dzieci. No więc skoro było już o tych małżeństwie, o współmałżonku, a te dzieci tam się zazwyczaj pojawiają, dobrze jak się pojawiają, no to chciałbym, żeby dalej jeszcze żebyśmy mieli pełną ten obraz i dzisiaj będziemy sobie mówić o właśnie też o dzieciach, ale to będzie tak, po części podpowiedzią, jak to rozważanie, jak wychowywać nasze dzieci oczywiście według Pisma Świętego, ale też proszę uświadomcie sobie, że i wy tutaj prawdopodobnie, no nie wszyscy, ale niektórzy ci, którzy nas słuchają również, sami jesteście dziećmi swoich rodziców. I chociaż jesteście dorośli, to dla swoich rodziców jesteście dziećmi. Znaczy, no wiecie o co chodzi, tak? Ja wiem, czasami nas, chociaż jesteśmy dorośli, to ci rodzice traktują dalej jak dzieci. To nie o to chodzi. Ale my jesteśmy dziećmi. Ja jestem dzieckiem dla moich rodziców i niektórych rodzice jeszcze osób tutaj żyją, wasze. Więc też pamiętajcie, że i wy również jesteście tymi dziećmi, więc to kazanie również jest dla dorosłych dzieci. Dla rodziców, ale i dla dorosłych dzieci. Do tej pory czytaliśmy, taką podstawą tego rozważania o małżeństwie był list świętego Pawła do Efezjan, 5 rozdział, ale no, przeczytaliśmy go ten od właściwie tam, do którego już czytaliśmy, bo nie pamiętam. Na pewno nie od 21, ale tam wcześniej. Doczytaliśmy w sumie do 33, a zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją, jak i siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. No i zaraz po 5 rozdziale jest 6 rozdział, więc przeczytamy sobie. 6 rozdział Ewangelii, listu do Efezjan i pierwsze 4 wersety. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Ten pierwszy werset. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. No i co tutaj dużo tłumaczyć? Jasno Pismo Święte wskazuje, że dzieci mają być posłuszne rodzicom. Oczywiście tutaj w tym momencie mówimy o dzieciach małych, które są jeszcze w gospodarstwie, w rodzinie, w domowym, są na utrzymaniu rodziców. Z jednej strony, poniekąd pamiętajcie, że wciąż my jesteśmy dziećmi, to też się do nas odnosi, a to wszystko, tak jak wcześniej pisał apostoł Paweł, odnosi się do Kościoła, tak? My też jesteśmy dziećmi, nie tylko naszych rodziców. Niektórzy już nie mają rodziców, już umarli, ale my wciąż jesteśmy dziećmi Pana Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa oczywiście. Nie każdy człowiek jest dzieckiem Pana Boga. Tylko ten, który uwierzył Jezusowi Chrystusowi. Tak przynajmniej mówi Pismo Święte. Na przykład list do Galacjan. To pięknie tłumaczy. Więc dzieci mają być posłuszne rodzicom. Pan Bóg jest naszym ojcem, więc to też jest nasz rodzic. Też mamy być posłuszni. Rodzice bardzo lubią w ogóle ten fragment. Jak czytają, gdzieś go tam znajdą, że dzieci mają być posłuszne swoim rodzicom.
Często mówią dzieciom ten werset, a dzieci, w szczególności te rozbrykane, jakby grochem o ścianę. I nic się właściwie nie dzieje. Mówimy, że mają być posłuszne, a dzieci dalej robią swoje. Ja myślę, że każdy chciałby mieć posłuszne dziecko, mądre dziecko, rezolutne, piękne, wyróżniające się. Znaczy, sorry, ja wiem, wy macie takie. Wy takie macie, przecież rodzice zawsze mówią, że ich dzieci są najlepsze. Więc jeżeli ktoś w ogóle ma takie dziecko oczywiście, to dzieci poszły na lekcje religii. Ci, co mają takie dzieci, to generalnie też mogą zakończyć słuchanie, mogą sobie wyjść, nie ma problemu. Jeżeli takie macie, no to nie musicie dalej słuchać. No ale jeżeli chcecie dalej posłuchać, to posłuchajcie. Drugi list Pawła do Tymoteusza. Trzeci rozdział. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, pierwszy i drugi werset. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni. Skończę. Już wystarczająco wymienione, co tam dalej czytać. Ale jeszcze posłużę się listem Pawła do Rzymian, pierwszy rozdział i 30 werset. Tam też apostoł Paweł wymienia to, co właśnie przed chwilą przeczytaliśmy. I teraz mówi tak. Potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, nie stali bez serca, bez litości, oni, którzy znają orzeczenie Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci. Nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Dzisiaj mówimy o wychowaniu dzieci, o roli dzieci w małżeństwie, o roli rodziców w tym małżeństwie, w rodzinie. Więc skupimy się tylko na tej kwestii, że są ludzie w ostatecznych dniach będą rodzicom nieposłuszni. Ale apostoł mówi, że niektórzy widzą, że są nieposłuszni, pochwalają nieposłuszeństwo dzieci wobec rodziców, ale oskarża ich, że ci, którzy wiedzą, że to jest złe, a jest to złe, bo wynika to z tego, że dzieci mają być posłuszne rodzicom, sami to czynią i pochwalają tych, którzy jeszcze tak czynią. Dzisiaj chcemy dać dużo praw dzieciom i chcemy ich zrównać z ludźmi dorosłymi, z ludźmi odpowiedzialnymi. Ja nie mówię, że dzieci nie były wykorzystywane, zaniedbywane, jak najbardziej. Ale to nie oznacza, że dzisiaj mamy zrównać te wszystkie prawa z ludźmi dorosłymi. W dniach ostatecznych dzieci będą nieposłuszne rodzicom. I myślę, że dzisiaj doskonale widzimy. Widzimy, co się dzieje, jak dzieci są nieposłuszne rodzicom. Co się dzieje na zewnątrz. Jak pyskują, jak robią, co chcą, jak się nie słuchają. Dzieci niestety widać, jak się zachowują, że nie mają żadnych zasad moralnych. No, nie mają standardów. Jak się posyła je do szkoły, tam co się dzieje, jak moje dzieci opowiadają, co się dzieje w szkole, to jest zgroza. Pyskują, robią, co chcą, nieraz mi opowiadają, a ja się pytam, to czemu nauczyciela nie było? No, był nauczyciel. No i takie rzeczy się dzieją? No bo cóż oni mogą zrobić? No ja wiem, że nauczyciele też powiedzą, no cóż ja mogę zrobić? Prawo jest takie i cóż ja mogę zrobić? No więc widzimy, że to, co się dzieje, no i można by powiedzieć, ach ta dzisiejsza młodzież. No i tak wiele osób mówi, ach ta dzisiejsza młodzież, a kiedyś to było inaczej, ale jakby 50 lat wstecz cofnąć się i bylibyśmy taka możliwość, to pewnie też byśmy usłyszeli od tych starszych, ach, ta dzisiejsza młodzież, za moich czasów takich rzeczy się nie wydarzały i ci pewnie 100 lat temu i 1000 lat temu tak samo pewnie było. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Ludzie dość często mówią do swoich dzieci, kiedy spotykają się ze mną czy z moją rodziną,
że muszę cię oddać wujkowi na wychowanie. To zazwyczaj, kiedy tak już rozchodzimy się, kiedy jest koniec tego spotkania naszego, to tak bardzo często tak jest, że ci ludzie mówią do swoich dzieci, no, ja cię tu muszę oddać wujkowi, żebyś był tak grzeczny, jak moje dzieci są, tak jak Igor z Olgą są grzeczni. Bardzo często to słyszę. No, oczywiście mi jest wtedy bardzo miło, jak ktoś tak zwraca uwagę, bo dzieci moje są miłe, bo wiecie, ja też potrafię o swoich dzieciach mówić, że są wspaniałe i każdy, tylko że no, jak to rodzic, mamy pewne skłonności, no wiecie do czego. Natomiast kiedy ktoś inny chwali twoje dziecko, no to coś jednak dostrzega, to raczej więcej ma wspólnego z prawdą niż, nie to żebym ja kłamał na temat swoich dzieci, ale ktoś inny to z zewnątrz wiadomo, inaczej to dostrzega. I wiecie co? Ja wtedy odpowiadam, zawsze ja z chęcią wezmę na wychowanie takie dziecko. Jeżeli ktoś mówi, no, że da wujkowi, to ja mówię, ja chętnie wezmę takie dziecko, tylko wiecie co? U mnie wychowanie dziecka zaczyna się od wychowania rodziców. No i wtedy, powiem wam, ten wzrok, ta mina rodziców bezcenne. Ona mówi wszystko, najczęściej mówi tak, to było nasze ostatnie spotkanie. No tak to już zazwyczaj jest. Kochani, moje dzieci są mądre. Jak najbardziej są mądre, ale wcale nie są jakoś specjalnie mądrzejsze od innych dzieci. Ta mądrość naprawdę nie bierze się sama z siebie. Z dziećmi należy pracować. I to długo pracować. Dziecku należy poświęcać czas, uwagę, a nie podrzucać dziadkom, innej rodzinie, znajomym. A co dzisiaj robimy? Najczęściej podrzucamy gdzie? Na jakieś dodatkowe zajęcia. Szkoła bardzo dużo organizuje tych zajęć, ale są dodatkowe zajęcia. Lekcja muzyki, tańca, karaoke, inne. No naprawdę dużo jest tego. Ja nieraz jak słyszę od moich znajomych, gdzie oni posyłają dzieci, albo mnie nawet mówią, a czemu nie poszesz tu, a czemu nie na dodatkowe angielski, a na tamto, wam to przecież takie są zdolne to wszystko. I ludzie oczywiście posyłają te dzieci, gdziekolwiek się da, z tym, że później nie ma czasu na bycie z tymi dziećmi. A żeby dziecko było rzeczywiście mądre, wychowane, to my musimy poświęcić temu dziecku czas. I to dużo czasu. Jeżeli chcemy mieć wychowane dziecko, to my osobiście, nie, to że zapiszę dziecko na dodatkowe angielskie, muzykę, jazdę konną, nie wiem, kurs samoobrony czy coś takiego, to ja mu nie poświęcam czasu. Nawet kiedy czasami idą ci rodzice, małe dziecko odprowadzają. One mu nie poświęcają czasu. To bywa tak, że ci rodzice siedzą ze sobą i gadają, a tamci sobie coś ten. Mama, widziałeś? Widziałaś? No tak, ładnie, super, tak dalej. Guzik widziała ta mama. Guzik widział ten tata. Byli zagadani po prostu. Więc my musimy poświęcać osobisty czas. I kochani, nie ma innej metody na to. Tak jak mówiliśmy przed chwilą, nie ma innej drogi do Boga, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. To tutaj nie ma innej metody na wychowanie dzieci, jak poprzez poświęcanie im czasu, bycie z nimi osobiście. Dlaczego nie ma innej metody? Bo tak mówi Słowo Boże. Zaraz to zobaczymy. Kochani, szkoła jak najbardziej pomaga w wychowaniu dziecka. Ona pomaga i po to jest. Po to została stworzona, by pomóc. Natomiast cała odpowiedzialność w wychowaniu dziecka spoczywa na rodzicach. Tylko i wyłącznie na rodzicach. Niestety znakomita większość rodziców są leniami. I nawet sobie teraz pomyślicie, możesz o mnie mówić, że jestem leniem, kiedy ja się zacharowuję, pracuję i tak dalej. Jesteś leniem. To, że pracujesz 15 godzin dziennie, to jeszcze nie znaczy, że nie jesteś leniem. Masz dzieci, masz obowiązki. A tą pracę najczęściej jest ucieczka od tych obowiązków. Rodzice lubią zwalać, że to szkoła ma wychowywać.
Nasze dzieci takie są, no bo poszły do szkoły, w szkole się nauczyły. W ogóle dziwimy się, że państwo chce dzisiaj wykorzystać to i chce wychować nasze dzieci. My się dziwimy, że państwo wprowadza różnego rodzaju ideologie do szkoły, różnego rodzaju zachowania i chce uczyć i wpajać. Ale nie rozumiem, czemu się temu dziwimy. Skoro podrzucamy te dzieci szkole, aby ona wychowywała, a my się nie chcemy nimi zająć, no to czemu się dziwimy? Słuchajcie, popatrzcie się teraz w inny sposób. Ktoś przychodzi do mnie, nieważne, czy mi daje to dziecko na wychowanie, ale przychodzi do mnie w gości. To wiecie, jak się do mnie przychodzi w gości, to są u mnie w domu pewne zasady. One nie obowiązują dla gości. W moim domu są pewne zasady, pewne rzeczy robimy, a pewnych rzeczy nie robimy. I teraz, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to jego też obowiązują te zasady. Nie ma tak, że komuś na coś pozwalam, a sobie czy moim dzieciom nie pozwalam. Po prostu są zasady. Taką zasadą na przykład jest, że dzieci nie jedzą, małe dzieci nie jedzą w tym, powiedzmy, salonie. Ten pokój to ciężko nazwać salonem, ale powiedzmy w tym miejscu, gdzie się tam gromadzimy. Jest sofa, są fotele, jest telewizor. Tam dzieci nie jedzą. I jak do mnie przychodzą, oczywiście dorośli, to są dorośli. Jest poczęstunek, ale jak dziecko bierze, to ja mówię, chwila, stop. Dzieci tutaj nie jedzą. Wiecie, jakie jest zdziwienie? Takie są zasady. Nie widzicie te białe sofy? Moje dzieci już są teraz trochę większe. Ale jak były malutkie, to te białe sofy też były. Raz nawet sprzedaliśmy białą sofę. Pani mówi, a czemu sprzedaliście nową sofę? Ja mówię, no to nie jest nowa sofa, to jest stara sofa. No ale ona jest taka czysta, przecież dzieci macie. No właśnie. Dlatego, że zasadą jest to, że dzieci jedzą w kuchni, przy stole. I taka panuje zasada. I dzieci moje to wiedzą. Wczoraj na przykład była taka sytuacja, że oglądaliśmy film. Ja miałem kanapki, jadłem na swoim fotelu, a dzieci miały chipsy, one już są trochę, wiecie, większe, ale wciąż nie mogły siedzieć na sofie. Jest taki mały stolik i one musiały do tego stolika podejść i tam jeść. A czemu tata może? A drugi mówi, bo tata jest większy i tak nie kruszy i nie brudzi jak my. No bo rzeczywiście, przecież mnie też się zdarzy, że coś mi spadnie, więc wezmę ten okruszek zaraz. Dzieci, no jak to dzieci? No jedzą jak jedzą. No ja ich nie gonię i nie ganię za to, że tak jedzą. To są po prostu dzieci. No ale też trzeba mieć z tego świadomość. Dlatego dzieci jedzą w kuchni. Wielu osobom się to nie podoba, ponieważ mają małe dzieci i muszą z nimi wyjść. Raz miałem taką sytuację, że przyszło małżeństwo, ja też im powiedziałem. To było małe dziecko, musiało zjeść tam chyba jakiś serek, jogurcik, już nie pamiętam. W każdym razie był czekoladowy. I mówię, ale dzieci u mnie jedzą w kuchni. Takie są zasady. Ale my tutaj nic się nie stanie. Ja nie mówię tego, żeby, nie wiem, coś wam pokazywać, udowadniać. Po prostu są takie zasady, będzie wygodniej. Na pewno będzie wygodniej. Żebyście widzieli, ile ta matka się nakombinowała, żeby nic nie spadło. No bo dziecko było malutkie i jadło jak to dziecko. Normalnie, ja wiem, jak jedzą dzieci. Więc po co się męczyć, żeby komuś nie ubrudzić? Mówię, idź tam do kuchni, tam jest stół, tam jest cerata. Nie obrus, tylko cerata. Bo wiem, jak jedzą dzieci. No po co będę kupował obrus, skoro wiem, że moje dzieci nabrudzą i tamte dzieci nabrudzą. I potem wszyscy się będą denerwować. No po co? Dlatego tam jest cerata. Myślę, że ta matka tak się zmęczyła tym jogurcikiem, jak nigdy w życiu. Już potem wiedziała, że lepiej wyjść rzeczywiście do tej kuchni. Ale są pewne zasady. Więc jeżeli ktoś przychodzi do mnie do domu, to są zasady. I słuchajcie, odstawiamy dzieci do szkoły, tam też zaczynają panować zasady. Więc jeżeli my im chcemy dać te dzieci, to co dziwnego, że oni sobie chcą ułożyć te dzieci po swojemu. Czemu my się dziwimy? Oni mają zasady. Więc naprawdę nie dziwmy się, że oni chcą coś wprowadzić. Znaczy ja nie wiem, że nie mamy z tym walczyć. Tylko jeżeli my się nie zajmujemy naszymi dziećmi, to z czym my chcemy walczyć? Kiedy byliśmy w Anglii, kiedy coś szkoła wprowadzała, ja od razu wiedziałem, ja od razu byłem u dyrektora. Ja myślę, że oni w pewnym momencie już wiedzieli, że tak czy tak muszą coś wprowadzić, bo im coś nakazało państwo, banać będzie. No i byłem. I rozmawiałem. I mówiłem, na co ja się zgadzam, a na co się nie zgadzam. To nie jest tak, że ja nie mam nic do powiedzenia. Tutaj też w tej szkole już mnie zaczynają poznawać. Wiecie, to dopiero rok, ale już. To nie jest tak, że będziemy się zgadzać
na wszystko. Ale są pewne zasady. Wiele osób tego nie robi. Dlaczego? Bo nawet nie ma pojęcia, co się dzieje z ich dziećmi. Bo jeżeli to dziecko idzie po szkole zaraz na jakieś dodatkowe zajęcia, potem rzeczywiście wraca zmęczone, trzeba iść spać, my też jesteśmy zmęczeni, bo jesteśmy w pracy i nawet nie mamy czasu porozmawiać. To dziecko nawet nie jest w stanie powiedzieć, co się dzieje i my nawet nie reagujemy. A potem zdziwieni, no bo takie rzeczy. Na Facebooku, na TikToku to tylko się podzielę. Tylko po co to robisz? Spędzaj ze swoim dzieckiem czas, będziesz wiedzieć, będziemy mogli reagować, będzie nas więcej, a nie będę tylko sam przychodził. Kochani, wychowanie dzieci zajmuje czas. I powiedziałem, to jest jedyna droga. Natomiast dlaczego tak mówię? Bo tak mówi Pismo Święte. Tak? Więc teraz otwórzmy sobie piątą księgę mojżeszową, inaczej księgę powtórzonego prawa. Drogie siostry, teraz ja mówię. Takie są zasady tutaj. Piąta księga mojżeszowa lub księga powtórzonego prawa. 6 rozdział, wersety od 4 do 7. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Bóg mówi, daje nam przykazanie, przykazania. I mówią, że one mają być nie tylko w naszej głowie, nie tylko my mamy je znać, ale one mają być w naszym sercu. Ale nie tylko w naszym sercu. My mamy to przekazać naszym dzieciom, a nawet jest napisane wpajać. To jest piękne słowo wpajać. Musimy wpoić to w nasze dzieci. Żeby to wpoić w nasze dzieci, to musimy poświęcić im czas. Dlatego mówię, to jest jedyna metoda, przez poświęcenie czasu naszym dzieciom. Nie da się inaczej. I w tym samym rozdziale 20 do 25 wersetu. A gdy twój syn zapyta cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał wam Pan Bóg wasz, to odpowiesz twojemu synowi, byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką i czynił Pan na naszych oczach znaki i cuda, wielkie i dotkliwe przeciw Egiptowi, przeciw Faraonowi i przeciw całemu jego domowi. Lecz nas stamtąd wyprowadził, aby nas wprowadzić tutaj i dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom. I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. I będzie nam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wedle Pana Boga naszego te wszystkie przykazania, jak nam nakazał. Ja wiem, że to jest wszystko w Starym Testamencie. Mówię tutaj o Starym Przymierzu. Ale jeżeli myślicie, że was to nie obowiązuje, to proszę potem nie miejcie takich głupich rozmyślań, pytań. Dlaczego twoje dziecko nie słucha? A skąd to się wziął? A gdzie popełniłem błąd? No właśnie tu. Bo wiele osób mówi, to jest w Starym Testamencie, nas to nie obowiązuje. Nie, całe Pismo nas obowiązuje. Tutaj Bóg pokazuje, na czym Mu zależy. Aby co? Wpajać. Kochani, wpajać to znaczy, że dziecko ma przyjąć to, co się do niego mówi. Tak, jak przyjmuje tą naukę, która jest mu co? Wpajana w szkole. Słuchajcie, no, może przyjść dziecko i co powiedzieć? Ja wiem, że 2 plus 2 jest 4, ale mnie się to nie podoba. I ja będę uważać, że to jest 3,5. No, nikt przecież normalny nie weźmie, tego nie przyjmie. Powie, siadaj pała. Nie, będzie 4, bo tak jest. Po prostu. Jeżeli w szkole coś by się zadziało, jakaś nauka i wstałby uczeń, a ja tego nie chcę. Ja tego się nie będę uczył. Mnie to nie interesuje. No to co? Dostanie pałę, tak? No i potem przychodzą rodzice i no wiecie, pani ten, no on woli historię, angielski, polski, z matematyki jest cienki. Okej. No i co z tym zrobimy? To znaczy, że może się nie uczyć matematyki?
Przynajmniej musi mieć mierny, tak? Nie, jak to się nazywa? Mierny? Nie. Dopuszczający, dwuje, tak? Nie może mieć pały. Musi coś zrobić. Podoba ci się, czy się nie podoba? Popatrzcie się, w szkole działa. Nie ma problemu. Wiecie, szkoła naprawdę, cokolwiek o niej mówimy, dużo bierze z Pisma Świętego. Naprawdę dużo bierze z Pisma Świętego. Dlatego jeżeli Pismo Święte, jeżeli Bóg mówi przez Pismo Święte do nas, że masz wpajać, a twojemu dziecku się to nie podoba, no to co? A wiesz, jemu się to nie widzi, on tego nie lubi, on z czymś innym. Nie, masz wpajać. To jest nakaz pański. I tyle. Oczywiście nie będziesz opowiadać swojemu dziecku, wiesz, bo tam byliśmy w Egipcie, Bóg nas wyprowadził, tak jak tutaj czytaliśmy. No pewno, że nie, no bo nie byłeś w Egipcie prawdopodobnie, Bóg cię z tego nie wyprowadził, ani twoich przodków, bo prawdopodobnie nie jesteście Izraelitami. Znaczy, można opowiedzieć tą historię dziecku. Jest taka historia biblijna, rzeczywiście, był naród tamtego, jak najbardziej można przeczytać. Tylko o co tutaj chodzi? Co my mamy mówić naszemu dziecku? Jeżeli jesteśmy osobą wierzącą, a pierwszy mówię do osób wierzących, to nasze dzieci mają poznawać to, co jest w naszym sercu. Czym jest ten Egipt? To jest grzech, w którym żyliśmy. To jest nasze stare życie. Dlaczego ja to w ciebie wpajam, drogie synu, droga córeczko? Dlaczego ci o tym mówię? Bo mama, tata byli kiedyś złymi ludźmi. Może nie wiadomo jak, strasznymi, nie przejmuj się, nikogo nie zabiłem, nie kradłem, ale byłem złym człowiekiem. Postępowałem po swojemu, miałem swój pomysł na życie i on mnie wiódł do śmierci, na zatracenie. I wiele osób dzisiaj powie, ja nie mogę tego dziecku powiedzieć, bo się dziecko wystraszy. Ono nie będzie mogło potem spać. No, jeżeli na tym skończysz, to na pewno. Ale z drugiej strony masz wystraszyć to dziecko. Przecież my tutaj czytamy o bojaźni Pana. Czy my chcemy dziecko zaprzyjaźniać z grzechem? Czy chcemy pokazać, że ten grzech jest zły i prowadzi nas gdzie? Do śmierci. A śmierć jest przyjemna? Czy my mamy, nie wiem, cieszyć? Znaczy, kiedy jesteśmy już wierzącymi, to jesteśmy wierzącymi. Tylko, że jeżeli mówimy to do naszego dziecka, to nasze dziecko jeszcze nie jest zbawione. I ono idzie na potępienie. Więc tak, ono musi się czasami po prostu wystraszyć. Ale w tym wszystkim mówimy, ale Bóg okazał łaskę mamie, tacie. Przez Pana Jezusa Chrystusa. I mówimy Mu Ewangelię. Wpajamy Mu to, przypominamy. Nie wystarczy powiedzieć raz. Przypomnijcie sobie, jak uczycie swoje dzieci sprzątać. Słuchaj, trzeba posprzątać pokój, to się robi tak, tak, tak. No i co? I fajnie. Już nigdy nie musiałem powtórzyć swoim dzieciom, że muszą sprzątać pokój i jak. Nie. Trzeba przypominać im to codziennie. Aż w końcu zajarzą. I tak samo jest właśnie z tym. Mamy opowiadać. One mają się poniekąd wystraszyć tego wszystkiego. Co złego w tym, że się wystraszą? Mnie tak opowiadanie, wiecie, wiele rzeczy się wystraszyłem i wiele wiedziałem, że zostanę ukarany, jakbym coś zrobił. Moi koledzy robili, ja robiłem też dużo, ale pewnych granic nie przekroczyłem. Bo wiedziałem i bałem się po prostu. Ale nawet te, które przekroczyłem, potem wracałem do domu i bałem się i przepraszałem. Tak, potem szedłem znowu robić te złe rzeczy. Ale jednak myślałem, zastanawiałem się, aż w pewnym momencie Bóg dotarł do tego serca i zrozumiałem, tak dalej być nie może. Tylko wiecie, niektórzy nie chcą mówić, bo dorośnie to samo zdecyduje. Najczęściej to jest, kiedy są mieszane małżeństwa. Jedno się nawróciło, drugie nie. Dobra, on sobie samo zdecyduje, czy pójdzie za mamusią, czy za tatusiem. Czasami bywa, że to jesteśmy w różnych kościołach, to sobie wybierze, albo jeden jest w ogóle niewierzący, to sobie wybierze. No nie. Jeżeli tak chcemy podchodzić do tego, to również powinniśmy pozwolić mu wybrać, czy ono w ogóle chce chodzić do szkoły, czy w ogóle chce chodzić, czy chce się ubierać. A może ono chce jeść czekoladę cały czas. No to jeżeli takie rzeczy chcemy mu pozwalać, to czemu tamtych nie chcemy? Przecież kwestie Boga decydują o wiecznym życiu albo o wiecznej śmierci, o wiecznym potępieniu. Więc tak oni się też muszą przerazić. A co, myśmy się nie przerazili? Wy się nie przeraziliście, kiedy się zorientowaliście, że idziecie po drodze jako dobrzy ludzie na wieczne zatracenie?
No bo ja byłem z tych akurat dobrych, który szedł na wieczne zatracenie. Mnie to przeraziło. Mnie to przeraziło, że tyle znam Pisma Świętego, ale Bóg może powiedzieć mi: dziękuję Ci, Paweł. Nie ma dla Ciebie już dalszej drogi. Mnie to przeraziło. Ja się wystraszyłem, padłem i przepraszałem Boga. I jestem dzisiaj w miejscu, w którym jestem. Dlatego, że się wystraszyłem Boga. A nie mogę się tak nawrócić? A to złe nawrócenie? To nie jest szczere? No gdzie jest tak napisane, że nie? Kochani, jeżeli nie powiemy naszemu dziecku o Ewangelii, o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu, no to z jakiej, na jakiej podstawie ono coś wybierze albo się nawróci? Skoro wiara rodzi się ze słuchania. Większa szansa, że ono się nawróci, kiedy my powiemy tą Ewangelię, niż kiedy jej nie powiemy. Oczywiście to wszystko Bóg przeprowadza i tak dalej. Ale jeżeli będziemy się modlić, będziemy w to wierzyć i dołożymy z tych starań, to ja wierzę, że i Bóg zmiłuje się i okaże łaskę tym dzieciom. Dlaczego nie? My mówimy o dzieciach. O dzieciach, które są jeszcze niewinne. Kiedyś powiem, znaczy już gdzieś mam nagrany podcast o tym, że wszystkie dzieci idą do nieba. I tak wierzę. Ale pamiętajmy, że to nie jest tak, że umieramy, kiedy jesteśmy dziećmi. Na szczęście nie. Na szczęście też te dzieci dorastają. No i potem może być już za późno. Dlatego dzisiaj mamy wpajać to wszystko w dzieci i przyprowadzać je do Chrystusa. Pierwszy list do Tymoteusza był drugi, teraz pierwszy list, 2:15. Tyczy się to, co prawda tu będziemy czytać o kobietach, ale tyczy się to i również mężczyzn. Natomiast tak jak mówiłem, są pewne etapy w życiu żony, kiedy ona nosi w łonie dziecko, potem je rodzi, potem ma je przy piersi i te pierwsze lata zazwyczaj spędza z matką najwięcej. Zazwyczaj wtedy nie pracuje tak zarobkowo, spada więcej obowiązków na ojca takich zarobkowych, więc ojca nie ma, z siłą rzeczy jest no po prostu wypompowany po tej robocie. Więc odczytam to dla matek w szczególności, żeby matki sobie to wzięły do serca, ale to się tyczy również i panów. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności. Kochane panie, dostąpią zbawienia nie przez to, że urodziły dzieci, ale przez to, że zachowały wiarę. Wiarę w Słowo Boże. A Słowo Boże mówi, masz wpajać. Masz mówić, dlaczego? Bo Bóg mnie wyrwał. Bóg uratował mamę. Bóg uratował tatę. I ty też, dziecko, potrzebujesz ratunku. Dzisiaj jeszcze tego może nie rozumiesz, ale też potrzebujesz ratunku. I my przez to słowo przyprowadzamy do Chrystusa. Przez religię przyprowadzamy do Chrystusa. Mówimy o grzechu, żeby to dziecko zajarzyło, że grzech istnieje, a przez grzech pojawia się potępienie i śmierć. My to wszystko uczymy. To jest nasz obowiązek wpajać. Bardzo często my właśnie nie chcemy tego wpajać, bo nie mamy czasu. Nie mamy czasu, ponieważ pracujemy. Po co? Ażeby miały lepiej niż my. Żeby miały lepiej od nas. Kochani, w czym lepiej? Czy to chodzi o te kwestie materialne, dobra? Bo Bóg mówi wyraźnie, spędzaj czas z dzieckiem, wpajaj, to jest ważniejsze, nie te dobra materialne. Dobra, wracamy do Efezjan, do 6 rozdziału. 2 i 3 werset. Czcij ojca swego i matkę. To jest pierwsze przekazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Kochani, my chcemy, aby nasze dzieci miały lepiej od nas. Ale pamiętajcie, ten fragment również dotyczy nas. Wielu mówi, że tu jest Ewangelia sukcesu. No ale ja tu czytam, że Bóg daje obietnicę.
jak będę czcił ojca, matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, to będzie mi się dobrze działo i będę długo żył. No to trzeba być głupim, żeby z tego nie skorzystać. Znaczy, chyba że ktoś nie chce żyć, wiecie, w dostatkach dobrze i długo. No ale jeżeli ktoś chce, a ja chcę, to tu jest napisane, że mam czcić ojca i matkę. To wynika z pierwszego, że mam być też posłuszny rodzicom. Od najmniejszych lat. Od najmniejszych lat. To dzieci też muszą wiedzieć. Będzie ci się dobrze działo, od najmniejszych lat będziesz posłuszny rodzicom. Będziesz miał długie życie i dobre życie. Ja jednak wierzę Słowu Bożemu, że tu jest napisane, że będzie mi się dobrze działo i ja tego doświadczam. Oczywiście mamy czcić rodziców w sposób, który się należy czci rodzicom, a nie boskiej. My mamy po prostu taki słownik i tyle. No, jedno słowo na oddawanie czci Bogu i na oddawanie czci rodzicom. No proste. No to jeżeli ktoś jest wierzący, to doskonale o tym wie, że Bóg jest na pierwszym miejscu. Czytaliśmy, będziesz miłował Boga z całego serca i tak dalej. Ale mamy oddawać cześć, szacunek rodzicom. I słuchajcie, co to oznacza? W ogóle jakim rodzicom? Niestety mamy dużo patologii na świecie. Dużo patologii w Polsce, dużo patologii niestety w kościołach. Znaczy ludzie przychodzą z wywodzących się rodzin patologicznych, gdzie niestety jedno z rodziców albo dwoje rodziców no, różnie zachowywali się do dziecka. Te dzieci, które są dzisiaj dorosłe, mają już taki uraz, no i jak mają być czcić, no wiesz. Łatwo się czci wierzących rodziców, albo nawet przynajmniej tych niewierzących, ale dobrych. No ale tych, którzy zostawili mnie, ci, którzy mnie wykorzystywali. Słowo Boże mówi, czci ojca i matkę. Nie wskazuje na dobrego ojca, dobrą matkę. I nie mówi, tych złych możesz zostawić. Słowo Boże mówi, czci ojca i matkę. Znaczy się swoją matkę, swojego ojca, każdą. Nieważne. Kochani, ja wiem, że to jest ciężkie. Ale to jest również dla nas próba. My mamy kochać swoich wrogów. Tak mówi Słowo Boże, czy nie? Czasami bywa tak, że rodzice są wrogami. Nawet Słowo Boże mówi, a wrogami będą domownicy. No tak, ale to wciąż nie zwalnia nas z tego, że my możemy to wszystko olać. My mamy ich kochać i czcić. Nawet kiedy nas wypędzają ze względu na wiarę, w szczególności wtedy, ale nawet kiedy dostąpiliśmy krzywdy i my byliśmy niewierzący, dzisiaj nawróciliśmy się, oni dalej są może niewierzący. Słowo Boże mówi, żeby oddawać cześć. To wcale nie oznacza, że my mamy zapomnieć o tym wszystkim, co się stało. To wcale nie oznacza, że my musimy teraz, wiecie, udawać. Nic się nie stało, ty jesteś dobry, oj, jesteśmy wspaniałą rodziną. Wcale nie. Ale Bóg nas wzywa do tego, aby wybaczyć. Aby przyjść i wybaczyć. A przecież oni nas skrzywdzili, co ja mam wybaczać? Idź, pokaż, że ty wybaczasz. O ile oczywiście wybaczasz. A go to zacznie zastanawiać. Czy nie mamy przebaczać jedni drugim, nawet kiedy zostaliśmy skrzywdzeni przez naszych najbliższych? To samo się tyczy męża, żony. Czyż nie modlimy się i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom? Ja wiem. Biblijnie wierzący nie modlą się Ojcze Nasz. Na szczęście nasz zbór nie jest biblijnie wierzący. I nie jesteśmy biblijnie wierzącymi chrześcijanami z tymi. Im bardziej biblijny wierzący chrześcijanie, to ja tym bardziej od niego uciekam. Co oni wymyślają? Jeżeli w Słowie Bożym jest napisane i odpuść winy, jakie my odpuszczamy i myślimy, że ta wina naszego rodzica jest większa niż nasza, to mówiliśmy ostatnio o pokucie. Nie ma większego. Może dla nas to było ciężkie, tylko że Pan Jezus, który był bez grzechu, który był zupełnie niewinny, wziął wszystkie grzechy i umarł. Ja nie mówię, że to nie będzie w nas coś pracowało. Ja nie mówię, że będziemy podchodzić do tego, naprawdę ciężko nam będzie, ale będziemy się modlić, powinniśmy się modlić i prosić Boga, aby nam pomógł. Słuchajcie, ci ludzie też kiedyś będą starsi. Będą wymagali pomocy. I to nie jest moment, aha, teraz sobie odbiję. Nie, pomsta do Boga należy. A my mamy przyjść i pomóc.
Słuchajcie, jakie to jest niesamowite świadectwo, kiedy wszyscy dookoła widzą, a ludzie nie są ślepi. Taki był niedobrym ojcem, taką niedobrą matką, a ta córka, popatrzcie. Oni zaczną się pytać. Dlaczego? Bo Bóg we mnie działa i Bóg mi pomaga. Bądź co bądź, to jest osoba, która dała mi życie. A dzisiaj Bóg dał mi jeszcze nie lepsze, a nowe. I służę dzisiaj Bogu. A co? Nie może się ten rodzic nawrócić przez takie działanie? Nie chcielibyśmy go nawróconego? Nie chcielibyśmy dobrego rodzica? Albo za te krzywdy wszystkie, to jak on będzie w niebie, jak będę tam patrzeć? A co? A twoje krzywdy to nie było? Jak Jezus będzie na ciebie patrzył za twoje krzywdy? Kochani, musimy to zrozumieć. Czcić ojca, matkę każdego. Ja wiem, to jest ciężkie. To jest wielka próba, ale to musimy przejść. Często są te problemy, ale kochani, jeżeli my mamy te problemy i my tego nie przezwyciężymy, my nie wybaczymy w pewnym momencie, to koło będzie się kręcić. Słuchajcie, nasze dzieci nas obserwują i widzą, jak my się zachowujemy do dziadków. Potem te dzieci zachowują się tak do nas, ich dzieci. To jest błędne koło i ktoś to musi przerwać. Właśnie nie ktoś. Ty musisz to przerwać. Bo inaczej to będzie wciąż koło kręciło się. Jeśli jesteś wierzący, to ty masz to przerwać. Teraz fragment, który nie spodoba się bardzo wielu osobom. Oddawanie czci rodzicom to nie jest kartka na urodziny. To nie jest telefon raz w tygodniu. To nie są prezenty. To nie jest opłacana pomoc, która przychodzi do rodzica i mu pomaga w obowiązkach domowych, kiedy rodzice są starsi. To nie jest cześć oddawana rodzicom. Nie. Cześć, którą się oddaje rodzicom, to jest fizyczny kontakt z tymi rodzicami. Tak jak my jako rodzice mamy mieć fizyczny kontakt z dziećmi, to dzieci mają mieć fizyczny kontakt z rodzicami. To są wspólne rozmowy. To są wspólne spacery. Nie wtedy, kiedy się zbliża ten czas ostateczny dla tego rodzica. Wiadomo jest, że kiedy wychodzimy z domu, zaczynamy pracę, karierę, to nawet te rodzice się cieszą, że oni sobie poszli, bo oni sobie mogą dychnąć. A my się zajmujemy. Tylko nie możemy się zająć, wiecie, tylko tą pracą, wejść w ten wir pracy, a potem co? Spotykamy się z rodzicami, kiedy dzieci trzeba podrzucić i odebrać. To nie może tak wyglądać. Ja wiem, ale my musimy pracować, żeby, wiesz, utrzymać tych rodziców, żeby ich tak pomóc. To jest kolejne kłamstwo. To samo zresztą kłamstwo, które mówi, że my musimy dzieciom zapracować i żeby miały lepiej. Wcale nie. Ci rodzice potrzebują naszej obecności, naszej rozmowy, naszej społeczności. Im też nie było łatwo, kiedy myśmy byli mali. Też musieli z wiele rzeczy zrezygnować. Jak sobie teraz pomyślicie, no tak, ale to oni chcieli mieć dziecko, a nie ja, tak? No nie, to ty, okej, ty nie musisz. Ty nie musisz się zajmować rodzicami. Ty się musisz nawrócić, bo to nie ma znaczenia, czy będziesz się zajmował, czy nie. Tak idziesz na potępienie, to już nie ma znaczenia dla ciebie. Kochani, osobista troska na łożu śmierci też, ale nie, że to ma być wtedy kontakt z rodzicami i cześć oddawanie. Jeżeli my zaczynamy się tłumaczyć, bo właśnie daleko mieszkamy i teraz dlaczego się nie spodoba? Wiele osób wyjechało za chlebem, tak jak ja kiedyś. Nie mówię tego, żeby teraz komuś wytykać, ja sam tak zrobiłem. Pojechałem, bo myślałem o sobie. Za chlebem, bo to wszystko tak dalej. A oni zostali. A im się nie należało kontakt ze mną? A nie, im się nie należy kontakt z wnukami? A dlaczego? My myślimy o tym, żeby dla siebie, a potem próbujemy wmawiać, no i jeszcze rodzice też z tego dostaną. Nie, ma być osobisty kontakt, relacja. Nie mieszkanie non-stop, tak? Wyprowadza się. Tylko nie możemy zaniedbać po prostu tej czci, która im się należy. Niestety wiele osób wyjechało i zostawiło. I dzisiaj tłumaczy się, gdzie wróci. Tam jest lepiej. No,
tam jest lepiej, tobie jest lepiej. No ale ja chcę wziąć rodzica, ale on nie chce. Ale zrozum, on też tu ma znajomych. Znaczy ja nie mówię, że no czasami trzeba rzeczywiście, nie ma innej możliwości tego rodzica wziąć do siebie i też rodzic musi zrozumieć. Czasami rzeczywiście nawet lepiej jest wziąć go do siebie, w szczególności kiedy jest niewierzący i jest w tym towarzystwie dookoła, które tak naprawdę ma negatywny wpływ na niego. Ale to nie może być nasza wymówka. Ci rodzice też gdzieś tam mieszkali. Bardzo często zapisują domy, co komu oni to zostawią. To będzie też nasze. A to sobie najmiemy tam dalej i tak dalej. Nie, 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 kochani. Cześć to jest cześć oddawana. I musimy o tym pamiętać. Wyjechaliśmy za chlebem, ale zostali rodzice. Oni potrzebują rozmowy, oni potrzebują kontaktu. Ja wiem, ciężko z nimi. Ciężko z rodzicami. I uwierzcie, mi też jest z moimi rodzicami ciężko. No tak to już jest. No jest jakaś ta różnica pokoleń. Będzie ciężko. Ale Bóg powiedział, będzie ci się dobrze działo. Dobrze, a nie łatwo. Dobrze nie zawsze jest łatwo. Kochani, Marka, Ewangelia Marka, 7 rozdział. Od 5 do 13. Zapytywali go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie. Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? On zaś rzekł im, dobrze Izajasz prorokował o was o błudnikach, jak napisano. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. Albowiem Mojżesz rzekł, czcij ojca swego i matkę swoją oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie, jeśli by człowiek rzekł ojcu albo matce korban, to znaczy to, co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki. Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. To się chyba już samo tłumaczy. Tu już chyba już więcej nic nie trzeba dodawać. My mamy swój pomysł, ale Bóg ma swój pomysł. Poniesie śmierć, kto by znieważył. I to nie o to chodzi, że nawtykam mamie, tacie. Znieważył. Nie oddał należnej czci ojcu albo matce. To, że myślicie, że przynosicie, że to, że ten, to jest również do mnie. Moja służba nie może być zaprzeczeniem czci ojca i matki i pomocy rodzicom. Jak to zrobić? Ale nie mam pojęcia. Dlatego się modlę. Ale jeżeli to jest tutaj napisane, to znaczy, że wszystkich to dotknie. A co? Pastorów nie będzie w piekle? O, dopiero pastorów będzie w piekle. Więc kochani, czytajmy i poddawajmy się pod to słowo. Dobra, i został nam wers 4 tego listu do Efezjan. Werset 4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Tu jest naprawdę wiele niezrozumienia. Bo niby wychowywać dzieci, no ale tutaj no karanie. No, dawać klapsa, no nie. No mamy karać z jednej strony, a z drugiej strony nie wolno. No i o co chodzi? To jest tylko jeden werset, ale on jest bardzo taki obfity w treść. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu. Może od tego zacznę. Ojcowie, rodzice, nie pobudzajcie do gniewu. O co tutaj chodzi? Bardzo tylko krótko zarysuję, bo to by było zbyt długie kazanie. Musimy sobie też uświadomić, że nasze dzieci w pewnym momencie są dorosłe, są odpowiedzialne. To nie znaczy, że one mają 18 lat, 21 czy coś takiego. To nie znaczy, że poszły do pracy. Jeżeli mieszkają z nami, to wciąż my jesteśmy za nie odpowiedzialni i one podlegają naszej jurysdykcji i naszym zasadom i regułom. Wiele osób mówi, ale on już skończył 18 lat, co ja tam mogę? Jeżeli mieszka z tobą na twoim utrzymaniu, to wciąż jesteś odpowiedzialna za to i wiele możesz, a nawet musisz. To nie jest tak, że ten młodkos może sobie robić, co chce. Ale w pewnym momencie rzeczywiście usamodzielniają się, wyprowadzają.
i nie wpychamy się im w życie. Ja wiem, że oni popełnią błędy. Moje dzieci popełnią wiele błędów, które ja też popełniłem i ja wiem, że je popełniłem. No trzeba im pomóc, tak, żeby nie popełniały błędów. One niektóre błędy muszą popełnić. Nie, że mamy nic nie mówić, ale przyglądamy się, nie wpychamy. Bo to zazwyczaj pobudza do gniewu nasze dzieci. Więc też ojcowie, rodzice, starajcie się. Ta kontrol jest do pewnego momentu, w pewnym momencie trzeba odpuścić. One już wyszły, one już dostały, o ile oczywiście dostały to, co powinny dostać od nas, czyli tą naukę wpojoną. Napominać i wychowywać w karności. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności. Dzisiaj rozumiemy generalnie to na zasadzie takiej, że mamy krzyczeć, dawać kary, manto, ale karność i kara to są bardzo podobne słowa, ale one nie oznaczają tego samego, one są bardzo różne. I może na początek napominać. Co to znaczy napominać? Nie da się tego oddać w tym sensie jednym wyrazem. Więc napominam, czyli zwracam uwagę na błąd i zachęcam do zmiany przez wspomożenie w daniu rozwiązania. Po angielsku jest takie słowo, encourage. W Grece też jest, ale sobie go nie zapisałem. Natomiast my mamy napominam. Ale to nie o to chodzi, że ja mam napominać i cały czas, wiecie, to źle, to źle, to źle, to źle, to źle, to źle. W tym napominaniu zwracamy uwagę, że to, co dziecko zrobiło, jest niewłaściwe i staramy się go naprowadzić na to, aby zrozumiało, gdzie jest błąd i jakie jest dobre rozwiązanie. Nie dać mu rozwiązania. To nie o to chodzi, że ja mu dam, słuchaj, nie rób tego, bo to jest źle, masz zrobić tak i tak. Starajmy się naprowadzić to dziecko, żeby ono samo zrozumiało, żeby wydedukowało. To jest w ogóle dar Ducha Świętego. Takie napominanie. Tak samo w Kościele. To nie o to chodzi, żeby tylko krzyczeć na innych, źle zrobisz, tylko o to chodzi, żeby zwrócić uwagę i zachęcić do tego, żeby ktoś to zrozumiał i sam znalazł. Ja mu pomagam w znalezieniu. Znam to rozwiązanie, ale ja mu pomagam, żeby on sam to dostrzegł. Karność. Karność to jest inaczej konsekwencja w działaniu. Karność to wcale nie jest dawanie kary, wymyślanie kary. Karność to jest zbiór zasad i reguł, które przestrzegamy bezwzględnie. To jest karność. Więc wychowywanie dzieci w karności to nie znaczy, że one się boją, a ja z paskiem jestem, albo mają wyznaczone kary za to, za tamto. Tylko są zasady i reguły, w których te dzieci są wychowywane i one są bezwzględnie przestrzegane. To wcale nie oznacza bicie dziecka. Uderzenie dziecka, oczywiście przez klaps, nie jakieś tam walenie, tylko klaps, jest ostatecznością, ale my musimy sobie też zdać sprawę, że w tej ostateczności przyznajemy się do porażki mojej. Dlaczego? Że to wszystko, co wcześniej powinno być przed klapsem, nie zadziałało. Albo nie dołożyliśmy starań do tego, aby w ogóle to dziecko zrozumiało. Jeżeli ja daję klapsa, tak, czasami klaps jest ostatecznością, tylko to jest zawsze moja porażka. To pokazuje tylko i wyłącznie moją porażkę, a nie winę tego dziecka. To żebyśmy sobie zdali sprawę z tego. Dlaczego moja porażka? Dlatego, że najczęściej sama nie byłem konsekwentny w ustalonej karności, w ustalonych zasadach i regułach. To jest najczęstsza przyczyna tego nieposłuszeństwa. Napominam, ale karność. Ja sam nie byłem konsekwentny. Dlatego mówiłem, że ja, jak zaczynam wychowanie dziecka, zaczynam od rodziców. Bo jeżeli chcemy ustalać jakieś zasady, to musimy sami tych zasad przestrzegać. Ale odpowiednie zasady, jak powiedziałem, nie jemy w salonie. To nie jest tak, że nie jemy w salonie na sofie. Dzieci nie jedzą w salonie na sofie, ponieważ są małe, kruszą, brudzą. Rodzice mogą zjeść, ponieważ nie brudzą i nie kruszą. Jeżeli ja powiem, że nie jemy, to jak mnie dziecko zobaczy, to jest niedobrze sprecyzowane i ono ma słuszną rację. Dlaczego tata je, a ty nie, a ja nie mogę?
od początku musimy określić porządnie te zasady, żebyśmy wiedzieli, co jest i dlaczego. Dziecko, dlatego nie jest, nie, że jesteś głupie, że jesteś gorsze. Po prostu tak z dziećmi jest. Tata też kiedyś taki był, też kruszył i też bałaganił. Dzisiaj się tego nauczył i ty też się ucz. Chcesz jeść tak jak tata? Proszę bardzo, trzeba się uczyć, starać, dokładać tych starań. Ale jeżeli my zezwalamy, a dobra, nic się nie stanie, dzisiaj możesz zjeść. My łamiemy zasady. Dziecko tego nie rozumie, że to jest jakiś wyjątek. Dzisiaj jest specjalny dzień. Niestety, dziecko tego nie rozumie. Kiedy ustalamy, a może jeszcze powiem, my właśnie bardzo często staramy się dzisiaj dziecko zrównać z dorosłym. I my mówimy do dziecka jak do dorosłego. Staramy się to wytłumaczyć i mówimy elaboraty. Ja bardzo często widzę, jak właśnie rodzice mówią tego jak do starego. Ale mówię, ale wiesz, moje dziecko to rozumie, ono wtedy jest spokojne i tak dalej. Nie. Twoje dziecko jest mądre, a ty jesteś głupi. Bo zazwyczaj tłumaczymy, mówimy spokojnie. Dziecko to lubi. Dziecko lubi, jak się mówi do niego spokojnie. Ono nie rozumie tych rzeczy, które my do niego mówimy, bo jest dzieckiem. Pomyślmy sobie o sobie, czy my byśmy zrozumieli to, jak byliśmy dziećmi. Nie, nie zrozumielibyśmy. Ale ono w końcu widzi, że rodzic poświęca mu czas. Jest miły, uprzejmy, mówi spokojnie. Ono chętnie słucha. Ono wygląda tak, jakby słuchało. Nie, ono się cieszy, że w końcu ma poświęconą uwagę, a rodzic japy nie drze. I nam się wydaje, nie, nie, moje dzieci, to na nich działa. Guzik działa. Zaraz zrobią coś, znowu zbroją i tak zazwyczaj jest i czekają, aż znowu będzie tłumaczył ojciec, matka spokojnie. No tak jest, bo im brakuje czasu z nami po prostu. A my staramy się to wszystko im niby wytłumaczyć. Nie, dziecko jest dzieckiem. Ja wiem, ja bardzo często mówię, to się ludziom nie podoba, to też pewnie się hejt wyleje. Dziecko do 6 roku życia traktujemy jak psa. Czyli wydajemy polecenia. Psu, o psa trzeba dbać, trzeba mu dać jeść, trzeba go wyprowadzić, trzeba go głaskać, ale wydaje się mu polecenia. Znaczy ja wiem, ludzie już dzisiaj też tłumaczą psu tego. Nie, wydajesz polecenia. Bo tak to już jest. I ono dopiero się uczy tych poleceń. Oczywiście polecenia na jego poziomie, a nie elaboraty nie wiadomo jak. Kiedy dziecko coś przeskrobie, to dzisiaj często słyszę, syneczku, nie rób tak, a nie wolno tak robić. A widzisz, zrobiłeś tak, dzidzia tam płacze. Nie wolno tak robić. Słuchajcie, zaraz ten synek poleci i znowu uderzy kogoś. I znowu usłyszy, syneczku, nie wolno tak robić. No co ty robisz? No popatrz się, dzidzia płacze. Przecież to dla nich pieszczota. One zupełnie tego nie rozumieją. Ma być komenda wydana. Synek, nie wolno tak robić. To jest złe. Widzisz? Dziecko płacze. Tak musi być lekko uniesiony głos. Dziecko musi zrozumieć, że to jest nieprzyjemne. To się nie podoba tamtej osobie, ani mnie się nie podoba. Albo on zacznie płaczeć, zacznie się drzeć. No, na początku się zacznie. Tylko dziecko szybko zrozumie, że to nie jest fajne dla niego. I to jest kara. I on to zrozumie. Bo to nie jest fajne dla niego. A on woli, jak tata mówi, syneczku, kochany jesteś, fajny. On cię szybko nauczy. Dzieci się naprawdę szybko uczą. Ma być wydanie polecenia, komendy. Jak widzę, jak ludzie tak, no do psów też tak dzisiaj mówią. A nie szczekaj, nie wolno szczekać tam na tego. A co ty robisz? No pies, no właśnie tak pies reaguje, tak samo dziecko reaguje. No niestety, ludzie. Dzieci są dziećmi, dorośli są dorośli, a psy są psami. Kiedy to wszystko robimy, no nieraz przychodzą emocje. Nieraz przychodzą emocje i rzeczywiście, no nie powiemy łagodnie do tego dziecka, bo to się już któryś raz zdarza, tylko wybuchniemy. Pamiętajmy, emocje są potrzebne, ale to my nad emocjami panujemy. Praca rodzica jest bardzo odpowiedzialna. I nie możemy dać wybuchać emocjom dojść do kontroli i wybuchać w tych emocjach. Bo nieraz jest rzeczywiście zwrócenie uwagi ostrzej, ale zbyt ostro. Dlaczego emocje przejmują kontrolę? Bo jesteśmy zmęczeni. Bo
za długo pracujemy, bo tak naprawdę nie znamy naszego dziecka. Bo ono było w szkole, ono było na dodatkowych zajęciach i my nie wiemy, co ono czuje, co ono przeżywa, cóż ono może mieć za problemy. A cóż my mieliśmy za problemy, kiedy byliśmy w ich wieku? Nie mieliście problemów? Ja wiem, no, było inne dzieciństwo, nie było tych gier, tego wszystkiego. Pomimo, że tego nie było, mieliśmy swoje problemy. Na przykład dlatego, że nie było tych gier i tak dalej. A ludzie się z nas śmiali, dzieci się z nas śmiały. Musimy sobie to przypomnieć i kiedy mamy czas, poznajemy to dziecko, to emocje nie przejmują nad nami kontroli. Ale w tych emocjach bardzo często już wybuchamy, jeszcze raz to ci wleję. No i wiecie co? No jest jeszcze raz. I potem znowu jest, jeszcze raz to ci wleję. Mówiłem ci, wleję ci. Kochani, kiedy my mówimy coś takiego już w ogóle w emocjach, to właśnie składamy obietnicę. Obietnicę, której nie dotrzymaliśmy. Kiedy mówimy do dziecka, składamy obietnicę, to należy je dotrzymać. Kiedy mówimy do dziecka, że zabieram cię na lody, obiecuję ci, że będziesz grzeczny, zabieram cię na lody. Chociaż co to za obietnica, będziesz grzeczny, zabieram cię na lody. Twoim obowiązkiem, tym psim obowiązkiem jest być grzeczny, ale dobra. Po tym skończę coś robić, idziemy na lody. Idziemy do parku, nie wiem, coś razem zrobimy. To jest obietnica. Bardzo często, kurczę, no nie, nie pójdziemy. Jeszcze coś muszę zrobić. Złamaliśmy obietnicę. I poniekąd to jeszcze rozumiemy, że złamaliśmy tą obietnicę, dziecku może być przykro. Tylko kiedy mówimy jeszcze raz, a wleję ci, jeszcze raz będziesz miał karę, a nie ma tej kary, to też łamiemy obietnicę. Czy sobie zdajemy z tego sprawę? Kiedy już takie rzeczy wypowiadamy, to za tym muszą być konsekwencje. Są zasady i reguły. Jest coś źle zrobione, to jest kara. Tak, są kary oczywiście. Dzisiaj nie ma grania, nie ma komputera, nie ma komórki, siedzisz w pokoju, nie pójdziesz to. Jest pełno mnóstwo kar. Są nawet fajne programy, tak, ludzi, którzy biorą z Biblii. Świetną karą jest sadzanie na schodku. Sam opowiadałem wam, tak, chyba kiedyś. Jak nie, to opowiem jeszcze. Moje dzieci, odkryliśmy taką karę, zobaczyliśmy, że jak jest nieposłuszne, to trzeba posadzić na schodku. Na tyle minut, ile ma lat. No i cóż, trzylatek, czterolatek, no oczywiście na początku on idzie z powrotem, czego odprowadzać. A mi się wydawało, no co to jest, 3 minuty szybko zlecą, no nie? No, tylko że trzylatek inaczej pojmuje czas. Dla niego te 3 minuty to jest naprawdę wieczność. I tak się zdarzyło, że tata kiedyś przyszedł z pracy, coś było nie tak. Nie wiem, ksnęło mi się, już nie pamiętam jakie, ale to było na pewno brzydkie słowo. No i jak to dzieci usłyszały, a wiedziały, że brzydkich słów to się na pewno w tym domu nie mówi, to tata musi mieć karę, idzie na schodek. I tak sobie trochę zażartowałem, przyszedłem z pracy po 15 godzinach i no dobra, idę na ten schodek, usiądę sobie, odpocznę sobie. No więc usiadłem sobie na schodku, oparłem się o ścianę, wyciągnąłem telefon, bodajże miałem wtedy 33 lata, więc 33 minuty trzeba było odsiedzieć. A dzieci mówią, a jaki telefon? I zabrały mi ten telefon. No tak, siedzimy na schodku. No to się oparłem, okej. Okay. A tata, siedzimy na schodku, nie opieramy się. No i wiecie co? 33 minuty, które myślałem, no dobra, spędzę fajnie, szybko minie. To była wieczność. Taki byłem wściekły na siebie, że po 15 godzinach, za 9 godzin znowu muszę być w robocie. Muszę się przespać, muszę zjeść i tak dalej, umyć się. Właśnie 33 minuty zmarnowałem. To jest niesamowita kara. Taki byłem zły na siebie za to wszystko. Niesamowita kara. Są kary dotkliwe, ale dziecko tak samo. To 3 minuty, 3-letnie odczuwa tak jak ja. 33-letni wtedy człowiek. Więc słuchajcie, to jest karność. To są zasady, które my przestrzegamy, ale my musimy. Dziecko uczy się od nas, widzi nas. Jeżeli my nie będziemy konsekwentni w tym wszystkim, to nie dziwmy się, że właśnie mamy dzieci, jakie mamy. I oczywiście jeszcze jest Netflix i TikTok i tak wszystko. Ja dużo widzę dzisiaj takich filmików, jak właśnie podburza się dziecko, a takie fajne, wiecie, nawet kiedyś przeklnie. Tak, wiecie, śmiesznie brzmi nawet. Można się pośmiać, ale za pierwszym razem, ale za drugim, za trzecim, to zaczyna wchodzić w to dziecko. Ono nas zaczyna obserwować, co my się, jak my się zachowujemy. To już
dawno było, ale też już dzieci się pojawiły. No i nie byłem wtedy jeszcze nawróconym człowiekiem. I było tak, że spotykałem się z moim kolegą po pracy, znaczy jak mieliśmy weekend, a grilla robiliśmy. No i jak to na tym grillu, był też czasami alkohol. No i czasami było zbyt dużo tego alkoholu. Kiedyś słyszę, jak moje dzieci bawią się i mówią, o, tam pijany leży. A nie, to nie pijany, to pewnie wujek tam śpi. No i tak było, że dzień wcześniej wujek usnął na tym wszystkim. Jak te dzieci wszystko widzą, jak one obserwują. One się po prostu od nas uczą. I my też musimy być wzorem i też musimy być w tym wszystkim konsekwentni. Więc skoro na przykład potępiamy ludzi pijących, no to i sami nie powinniśmy spożywać, a przynajmniej na pewno nie upijać się tak, żeby to dzieci widziały. Kochani, dzieci są naprawdę mądre, ale też nie róbmy z nich geniuszy tam, gdzie nie trzeba. Przypowieści długo? Długo. Przypowieści Salomona. No, tam się znajdzie, ale wcale nie oznacza, że te przypowieści, jak niektórzy próbują powiedzieć, że to są same złe rzeczy. Od 1 do 3. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nastawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie weźmiesz roztropności, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Tu jest właśnie to wpajanie. Tu nam pięknie pokazuje król Salomon, że no właśnie, kiedy my to wszystko poznamy, kiedy przyjmiemy, my poznamy bojaźń Boga, bo mamy się też bać Boga. I my w ogóle zaczniemy poznawać Boga. 3.11. Synu mój, nie pogardzaj pouczaniem Pana i nie oburzaj się na Jego ostrzeżenia. Nie tylko synu, córko też. Dzieci, nie oburzajcie się. Psalm 141, 5 werset mówi tak, że radością dla mnie jest, kiedy napomina mnie sprawiedliwy. No, fajnie się czyta, tylko gorzej jak ktoś przychodzi i właśnie napomina, tak? Wtedy ten, kto napomina, zawsze przestaje być sprawiedliwy. Nieważne, jak święty by byłby. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na obostrzenia. 19 rozdział, 18. Ćwicz swego syna, póki jest jeszcze nadzieja, lecz nie unoś się przy tym, aby nie spowodować jego śmierci. Ćwicz, tak, ale nie, że nie wiadomo, co tam masz znęcać się na nim. Synu mój, gdy zaprzestaniesz słuchać i napomnień, oddalisz się od słów mądrości. Kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa nastanie z ciemnością, gaśnie. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. A jest, nakłoń swoje serce do karności, a swoje ucho do mądrych słów. Nie szczędź chłopcu karcenia, jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. I tak czasami jest rzeczywiście klaps. Ale tu jest nieszczęść karcenia, czyli zasad i reguł, żebyśmy to dobrze zrozumieli, a uderzyć rózgą, czytać tego klapsa rzeczywiście czasami. Ale to jest naprawdę ostateczność. To znaczy się, że gdzieś były błędy w karceniu, najprawdopodobniej to myśmy je zawalili. Żebyśmy o tym pamiętali. Kochani, dziecko potrzebuje karności. Dziecko potrzebuje zasad. Dziecko potrzebuje reguł i dziecko potrzebuje rutyny. Przypomnij nam, że to jest również dla dzieci dorosłych. Wiele osób mówi, rutyna, w rutynę, w religię. Kurczę, blade. Rutyna jest czymś świetnym. Kiedy ja mam ustalone, rano wstaję o tej godzinie, mam zrobić to i to, w tym wszystkim mam czas na Boga, na poczytanie, to jest mój czas. Rutyna, dzień w dzień. Bo to przyprowadzi do religii? Może przyprowadzić do religii, ale może, a nie musi. Nigdzie to nie jest napisane. I tak samo dzieci uwielbiają rutynę. Uwielbiają, jak mają dzień zaplanowany, jak wszystko wiedzą. Dzieci bardzo często są nadpobudliwe. Ale to dlaczego? Bo mają mało snu. Nieraz ktoś ma dzieci i mówią, no moje dzieci są bardziej żywe niż twoje, dlatego tak wiesz, swoimi łatwo. Nie. Twoje dzieci są zmęczone. Nie, one są tak nadpobudliwe, one tak mają dużo energii, że ja je specjalnie muszę zmęczyć. I dodatkowe zadania wymyślamy. Po to, żeby przyspały noc, żebyśmy mogli spać, bo inaczej to one się budzą. Odwrotnie.
Kiedy twoje dziecko wydaje ci się, że jest nadpobudliwe, że ma zbyt dużo energii, to ogranicz mu zajęcia. Daj mu odpocząć, daj mu się wyspać. Tak to działa. Ja wiem, że to się wydaje niektórym, niemożliwe, moje dzieci są inne. Nie są inne, tylko ty jesteś inny, a wręcz bym powiedział głupi. Dajmy odpocząć naszym dzieciom. A zobaczycie, ja już wiele to razy przerabiałem. Przychodziły do kościoła różni, naprawdę takie cwaniaki. Stop. Koniec z tym. Do spania. O godzinie tam, w zależności od wieku, 8, 9. I ma spać. Nie dawaj tyle obowiązków. I nagle te dzieci robią się spokojniejsze. Oczywiście, bardzo dużo, często trzeba ograniczyć cukier w tym wszystkim, bo jak one tak gonią, to mają dużo energii spowodowane cukrem, ale najczęściej to jest kwestia braku snu. I każdy potem rodzic, tylko nie uświadamia sobie tego, że jak idzie potem do odchudzania, to w odchudzaniu trzeba co? Ćwiczyć, mniej żreć i dużo spać. I wtedy się zupełnie wszystko zmienia. I to jest tak samo. Dzieci powinny spać przynajmniej 11 godzin. Przynajmniej, które są w podstawówce. Tak, ósmoklasiści również. Dajmy odpocząć, zapewnijmy rutynę odpowiednią. Bo się znudzą? Nie znudzą się. Sobie też ustaw rutynę, a zobaczysz, że nagle jest czas na wszystko. Na Pana Boga, na czas z dzieckiem. No nie będzie czasu na ślęczenie nad komórką, nad Facebookiem, nad TikTokiem w nieskończoność. Tak, na to może nie być czasu, zgadza się. Ale na wszystkie inne potrzebne rzeczy będzie. Zapewnijmy kontakt dzieciom z nami, a nam z dziećmi. Codziennie. Nie na chwilę, tylko codziennie. A one nie będą musiały zwracać swojej uwagi nam. Nam swojej uwagi, tak? Wiecie, o co chodzi. Te dzieci dlaczego broją? Bo są spragnione uwagi. Kiedy my im poświęcimy czas, nie będą tak broiły. Kochani, wychowujemy dzieci dla Pana. Nie dla siebie. To nie są wasze dzieci, ale Pana. I Pan nas z tego wszystkiego rozliczy. Amen.